Halo, się witajcie w kolejnym odcinku różnic z drzewie genealogiczne pokolenie, trzecie romanciarz. I dzisiaj mamy koniec pierwszego semestru. Zobaczymy, jak poradził sobie Fred, ale w międzyczasie troszeczkę się działo w jego życiu. No jak to Fred oczywiście musiał nawiązywać romanse. Udało mu się coś tam nawiązać, więc jest tam do przodu ze swoimi romansikami, mniejszymi bądź większymi. Przyszło do nas Dorota, oczywiście wykorzystaliśmy troszeczkę sytuację, byliśmy również na siłowni, bo Fred ty jest strasznie jak Nik. Nik jeszcze w jego wieku wyglądał dobrze i dopiero rozlał się na starość. A ten rozlewa się już teraz. A to jest młody chłopak, więc nie możemy do tego dopuścić. Dlatego do był na siłowni i spotkał tam swoją żonę. Huhu. A tak to w ogóle się z nią nie widuje, ani do niej nie dzwoni, ani nic. Po prostu w ogóle się do niej nie odzywa, jakby nie istniała w jego życiu. Dostaliśmy też dwie wiadomości. Od, jedna jest od Agaty, że miłość jej się chce oświadczyć i czy powinna powiedzieć tak, a drugą wiadomością była, słuchajcie, wiadomość od yy, nie Verena, tylko od tej drugiej, jak ona miała na imię Paula, chyba, nie? Tak, od Pauli, yy, że Tamati zaprosił ją na randkę i co ma zrobić. I chyba tak kliknęłam wtedy Love is in the air", nie? I to chyba nawet było jeszcze na odcinku, tak mi się wydaje, czy nie? Nie pamiętam. Chyba nie, chyba to było jak ja sobie sama gram, bo ja mam z tego screena e, i była odpowiedź jak teraz sobie grałam, że nie pasują do siebie. No oczywiście, że do siebie nie pasują, pasowaliśmy tylko my do siebie. Oczywiście, że tak po Frederiku już żadna baba nie będzie chciała mieć nikogo innego. E, no ale cóż to, cóż to. A dzisiaj idziemy ostatnie, mamy dwa egzaminy, prezentacja wygłoszona, więc zobaczymy, jak mu pójdzie. E, co bym chciała zrobić jeszcze? Aha, jeszcze ma swoje umiejętności, oczywiście ćwiczy. E, tak, ćwiczył barabara na uniwersytecie wziął udział, wiecie, nie? Tam w szkoleniu. <noise> ma dziewiąty poziom malowania, bo tam sobie coś malował. Ma gdzieś te obrazy, takie swoje szkicowniki, bo on na tablecie rysuje. Tutaj ma jakieś tam bochmazy swoje, tutaj nawet ma coś powiesił, to powiesił nie, on tego nie powiesił. Tu ma jakieś tam obrazy swoje, mówię. Bohomazy, bohomazy. O, to nawet całkiem ładne może być. O, i tu coś takiego. No, niech tam sobie wisi na razie. O, i tutaj też to. A dzisiaj, kochani, jakie plany? Dzisiaj plany są takie, że musimy z naszą aspiracją trochę pocisnąć, więc chciałabym, żeby pocałował kilku simów, dlatego to będzie nasz dzisiejszy cel. Oczywiście, zdanie egzaminów, oczywiście, tak. Ta nasza aspiracja, mamy tak, kogo w ogóle mamy tutaj, jeśli chodzi o, o piękne panie? Mamy tutaj tak, Ire. Ja w ogóle te simki prawie wszystkie zmieniłam, te, które są tutaj, więc wyglądają tak w miarę twarzy. Nie zmieniałam, zmieniłam im tylko właśnie taki wygląd ogólny. Mamy Ire. Mamy Lanuole z którą ostatnio już tam się gdzieś tam coś tam. Mamy też Rico z tych nowych, i to są chyba te trzy takie, tak. I tutaj mamy osiem simek, więc gdybyśmy chociaż nie, bo te dwie są takie, wiecie, niechętne, nie, ale mamy sześć. I potrzebujemy w takim razie znaleźć jeszcze cztery chętne, tak, żeby je jakoś pocałować. Więc może zacznijmy już od samej. A nie, bo on jeszcze śpi, zapomniałam. Musimy tak zrobić, żeby one się na razie osoby jeszcze nie dowiedziały, bo jakie są kolejne etapy tej aspiracji w ogóle? Musimy mieć osiem chłopaków lub dziewczyn. O, panie, to będzie grubo, powiem wam, bardzo grubo. No ale damy radę, nie? Jakoś damy radę. Kto jak nie my, kto jak nie Frederik? Frederik jest tutaj, wiecie, nie. Oh, a si w ogóle, jakieś tam lovelas, te sprawy, więc da sobie radę, Julio Iglesias, FC Barcelona, no, więc niech śpi, on poszedł dosyć późno spać, bo tam jeszcze tutaj sobie grali w karty, jakieś tam impreza, ktoś tam zrobił, o, pizzę zamówili sobie do jedzenia, ale tylko on zjadł kawałek, już się reszta zepsuła, świetnie, no, ale on dzisiaj idzie, ojej, jaki plan oszczędzania wody! Czy wyście szaleją się na wszyscy? No nie no, moi drodzy, moi drodzy, tak to nie będziemy się bawić. Zniesiemy tutaj, jak w akademikach, oszczędzanie wody bez przesady. Nie ma czegoś takiego. My dopiero idziemy za 5-6 za godzin, więc on może spokojnie, spokojnie się wyspać. O, i to jest ta, ta, ta barczysta pani. Ona faktycznie jest jakaś taka bardzo umieściona. Ona ciągle chodzi o oszołomiona, ciągle wszyscy o nie chodzą, Nie wiem dlaczego ty. To, to z tych cech, wszystko. Słuchajcie, so pocałujemy takim razie pierwszą y, z dziewczyn. Pierwsze, pierwsze pocałuj. O, pocałuj. Wstawa już. Nie umyte zęby. Taki najlepszy y, ponocny oddech. Zobaczcie, jak on się rozlał. fuj, Dlatego dzisiaj też pójdziemy jeszcze sobie raz na siłownię, tak, żeby no. No nie może być taki tłuścioch, nie? Dalej. Buziaczka, buziaczka. Nikt nie patrzy, nikt nie patrzy. No, nikt nie patrzył. o i mamy pierwszą zaliczoną, że tak powiem. E, potrzebujemy jeszcze jedzonka, ale nikt nie przyniósł. O, właśnie przyniósł. Jak tutaj za kolega Man Manuja. Manuja ym, przyniosła nam jedzonko. Przyniósł właściwie, bo to jest chyba facet. E, weź sobie porcję, zjedz sobie jeszcze przed szkołą, no bo jednak, no musi trochę się. Posilić mimo wszystko, no bo ma taki, no, pusty żołądek, chciałam powiedzieć, pełny żołądek, pełny. To on ma bebek mandżur, taki już, no, wylany. Jedz troszeczkę i. I czy ktoś nam został z kobiet tutaj, żeby można było je tam. Tim ti tim ti? Lanuola nam została, obuć Obłód się na buzi. <laughs> o, karteczki sobie zostawiają. Ciekawe, co tam piszą. Ym, nie czytam, bo potem są te nastrójniki. Dziwne, że to niby do niego była ta wiadomość. A guzik, prawda, to nie jest do niego, tylko to jest tutaj do właściciela tego łóżka. Kto jest właścicielem tego łóżka? Ira. Stawaj, babo. Stawaj, babo. Yy, yy, dajmy, dajmy jej buziaczka. Buziaczka, buziaczka, pocałuj. Kliknęłam nie. To jeszcze raz, jeszcze raz. Boże, muszę sobie zmienić to menu, bo tak zmieniłam na chwilę, ale jednak mi nie pasuje. Przestań żryć już, wystarczy ci. O, to taki już głębszy z językiem, pewnie poszedł w ślimaka. <gryw> Dobra, mamy dwa na 10. Potrzebujemy jeszcze 8, no ale to nie będzie aż takie trudne, bo już ileś tam mamy. Więc wystarczy, że na przykład zawołamy sobie na przykład Dorotę. Zaproś do spędzenia czasu. Za dwie godziny mamy zajęcia, zdążymy. Dorota jest? E, Dorota zaraz będzie. O, jest Dorota. E, nie, nie, interesuje mnie to. E, więc tutaj damy też jej romantyczne i też. E, pocałuj. Dobra, dobra, nie iść, tylko daj jej buzić, czy ona zobaczy to. Czy ona się wkurzyła, chyba nie? Chyba się nie zdenerwowała. Dobra, moja droga Doroto, możesz sobie już, wyś, wyślemy ją do domu. I jeszcze tutaj mamy tą jedną. Gdzie ta, gdzie ona jest? Gdzieś poszła. Była i chyba się zmyła. To my idziemy w takim razie na zajęcie. Zaczynamy już za dwie godziny, a to może jeszcze zdążymy zrobić siku. Widzimy się już później. Widzimy się po obu egzaminach. W ogóle, moi drodzy, ja zapomniałam Wam powiedzieć o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Może niektórzy zauważyli. Sandra... Mojej kochani zmarła. Jej zwierzaki zaadoptowała jakaś rodzina i po czym dosłownie chwilę później zmarł Beethoven, więc on chyba z tej zgryzoty za swoją panią towarzyszką chyba też odszedł za tęczowy most. A my, moi drodzy, pójdziemy w takim razie na siłownię, może tam kogoś spotkamy, może tam kogoś poderwiemy. Słuchajcie, wszędzie jest okazja na to, żeby do kogoś tam się trochę zbliżyć, więc wykorzystamy oczywiście te okazje, idziemy sobie do San Majszu, no tutaj do siłowni. Idziemy sami, może ktoś się zjawi, ktoś nowy, fajny, na kogo będziemy mogli zwrócić uwagę. Ej, dołączył się do nas koleś. Sione się do nas dołączył. E, I chce iść z nami. Widzę, że wychodzisz. Gdzie się wybieramy? O, psz, dobra, no to chodź idziemy ćwiczyć, nie? Ćwiczenia razem. Słuchaj, chciałeś przyjść, to chodź. Nie ma problemu, jak chciał z nami się wybrać na siłownię, to e, nam to rybka... Koleś jest przebrany przeze mnie, ale jeszcze nie jest aż tak źle, więc da sobie radę. Nie musimy się aż tak bardzo wstydzić, myślę. Dobra, proszę ćwiczyć. O, dostał w łeb. No i proszę wyciskać. Tutaj musimy. Słuchajcie, masę już mamy, nie? Ma Najpierw masa, potem rzeźnia. O, zobaczcie, kto przyszedł. Przyszła nasza Ofelia. Ofelia, przyszła nasza. Uhu zaraz będziemy ją całować, ale jeszcze trochę A ty co masz w łapskach? dwie szklany dobra, od razu lepiej, przecież makijaż nadal ma <grywanie> zabójczy gratuluj ślubu, ja z tego nie mogę, przecież wy się razem ochajtaliście, ludzie ludzie yy, w takim razie pocałuj, chodź tu przestań na razie ćwiczyć, idź pocałuj swoją małżonkę o Jezus tam się tyle bab zebrało teraz Cisza się Ira, idź sobie jak ona to zobaczy, to się obrazi na nas. Ale dobra, no ryzykujemy, nie? Ryzyk fizyk, najwyżej się na nas obrazi. Mamy same szóstki, świetnie. Tak, chcemy się... No dobra, teraz nam psuje chwilę, nie? Yy, trzy kursy, tak. Yy, tak, zostajemy. Tak, płacimy, dziękujemy. Yy, no to został nam jeszcze jeden semestr. Ojej! Obraziła się. Dostaniemy po pysku. Ojej! Moja droga Iro, poznaj moją żonę. Żono to jest dziewczyna z akademika. Ale nie jest to moja dziewczyna. Raz tam, coś ten teges. Tak Może po plotku jeszcze ze swoją żoną, a później wracaj do ćwiczeń. Później o ćwiczenia jeszcze. Bo jednak forma musi się zrobić. To co, kochani, będziemy się zwijać. Chyba jeszcze jest ona tutaj, Riko, ale ją możemy w pracy normalnie, w pracy, w akademiku. To wrócimy do akademika, zrobimy sobie lekcje. Jakie mamy tutaj zadania? Prezentacja i egzamin i praca. O Jezu, wszystkie trzy możliwości. Dobra, to wracamy do domu i no co, no, on zajmie się trochę tymi rzeczami, wykąpie się, coś zje i myślę, że pójdzie spać. Więc my będziemy widzieć się rano. Ktoś zmarł znowuż? Zwierzę jakiś umarł, ale jaki? E, chyba Mozart, bo nie wierzę, że Kiara. Kiara nie! Kieruncia! Boże, jak to? To Mozart jeszcze żyje, a Kiara nie? Masza biedna Kiara. Ona była taka urocza i kochana. O, bardzo mi przykro jest, że Kiara odeszła. On też będzie teraz smutny. I myślę, że on będzie potrzebował jakiegoś pocieszenia. Tak, myślę, że zdecydowanie będzie potrzebował pocieszenia. Dlatego musimy mu to pocieszenie jakieś znaleźć. Ira, Ofelia, Dorota Lanuola była. Możemy jeszcze pocałować Riko i Karolinę. Po czym możemy też znaleźć jeszcze. Kogoś nowego, tylko Oliwia też już nie żyje! Shane Jake, boże, wszyscy nie żyją w tej rodzinie. Co, on już jest po zajęciach? Wydaje mi się, że możemy się umówić z. Z kim? Z kim możemy się umówić? Może z nią? Jesteśmy z nimi przyjaciółmi. Wyślij smutnego SMS-a, może cię pocieszy. I nie pocieszyła cię. Dobra, to idziemy w takim razie do jakiejś knajpy, do jakiegoś baru. Czwartek, mały piątek, więc może sobie gdzieś wyjść. Możemy wyjść tutaj. W sumie tutaj chyba nie byłam. I możemy wziąć tam Chichiro. -ch Chichiro? No i czego się. Przecież nie znamy jej w ogóle. Kto się do nas doczepił? Ja jej nie znam. Nie znam tej pani. Nie znam tej pani. I nie chcę tu, jej tutaj. Zaraz sobie zamówimy coś do jedzenia, coś do picia. Ale najpierw na powitanie, Różyczka. Ojej, pani! Boże, taka stara baba nam tutaj się kąpie w deszczu przed nami. Y o, jaka od razu, dobra, uwodzicielska poza. Więc zapraszamy teraz do baru, jeśli ktoś tutaj. O, przyjdzie. No przyszedł. E zamówimy drinka dla grupy. I będzie wino i zamów jedzenie weź sobie może precelka. <grywa> Ojej, nie zręczę spotkania, bo jest on smutny. No ale to w takim razie chodźmy na drinka. <grywa> Matko, co tutaj się dzieje? Co się dzieje? Patrz na to. Taką starą sobie znalazłaś. A gdzie jest nasza nasza niedoszła? A usiąść razem, czy ona sobie poszła gdzieś i już nie wróci. O no wystawiła nas. Ale gdzieś tam jakiś romansik mały się nawiązał, więc to jest dobre, że tak powiem. Eee, dobry wstęp. Okej, okay. czyli jednak sobie poszła. Chyba, że jest. Pi Ej, w piwnicy coś jeszcze jest. A, to taka skryjówka. Eee, do tej skryjówki raczej nie będziemy chodzić. Nasza potencjalna randka sobie poszła, dlatego my też sobie będziemy szli. I kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych, cześć.